Po pierwsze, warsztaty terapii zajęciowej na to zadanie miały przeznaczone pieniądze w swoim budżecie i o tym widzieliśmy, że tak było. W momencie, kiedy doszło do zakupu, czy jakby tej finalizacji, pojawiły się propozycje, żeby te pieniądze, które mają warsztaty, przeznaczyć na remont, a gminy być może dołożą do tego autobusu. My mamy, jeżeli chodzi o tą działkę, duży problem z tym, żeby w odpowiedni sposób dofinansowywać działania naszego SPZOZ-u, który jest no, bardzo potrzebny mieszkańcom i jakby jest zarówno jeśli chodzi o sprawy remontowe, jak i też ilości usług, które mógłby świadczyć, zawsze ich będzie za mało. Więc tutaj patrząc na to, jak to się odbywało, stwierdziliśmy, że no, na remont nie będziemy dokładać, więc to takie było nasza konkluzja.